No to oficjalnie udało się Wiśle Płock znaleźć trenera. Nie był to Artur Skowronek, który odmówił, by dostał taką propozycję. Wcześniej nie dogadano się z Jackiem Magierą. Ostatecznie, uwaga, Radosław Sobolewski. Co, Radek, o tym myślisz? Bo Sobola znasz i on zawsze zdradzał takie zainteresowanie tematami związanymi z taktyką. Wiemy, że niespecjalnie lubił wywiady. Zastanawiam się, jak to teraz będzie. Trzeba będzie stanąć, wypełnić ten swój medialny obowiązek. To może być z tym największy problem. Może być to ciężkie, ale kiedyś on powiedział w jednym wywiadzie, że zrobiono mu po prostu jakieś krzywdę, że przeinaczono jakoś jego słowo, tak? Słowa i miał z tym w związku problemy. Natomiast co do jego doosobowości, powiem ci, że ja byłem pod dużym wrażeniem jego jako człowieka zaangażowanego w życie drużyny, jako w to, ale na boisku. Ja nie mówię, wiesz, o takim kałowcu, który po meczach czy treningach rozprowadzał nas. Dzisiaj zbiórka o 23:00 tu i nie, nie. On bardzo dużo daje z siebie, jeżeli chodzi o walkę. On daje taki sygnał do tego, rzeczywiście, moglibyśmy się zapytać piłkarzy, którzy grali przeciwko niemu, że był to bardzo nieprzyjemny środkowy obrońca, pomocnik, który miałeś pewność, jako jego kolega zespołu, że zawsze zostawi, jak to się mówi, serce na płycie i da z siebie maksa. I też, co mi się podobało, taki jego wewnętrzny spokój. On nie był jakiś taki, ani histerii nie ulegał, ani jakimś wielkim tam, wiesz, szaleństwom. Zawsze wiedział to, co chce zrobić. Buddyjski mnich, tak? To wiecie co? Trzeba sprawdzić w kalendarzu, kiedy grają z Krakowią i z Michałem Probierzem. Ale też z Wisłą Kraków, bo wiesz, to jest ciekawe. A, to będzie też ciekawe. Że akurat był asystentem Maćka Stolarczyka. Ale spodziewasz się rządów silnej ręki? Tak króciutko? Jest to, spodziewam się olbrzymiego szacunku zawodników do niego, ponieważ nie trzeba krzyczeć, żeby ten, w jego przypadku, żeby ten szacunek sobie wypracować.